No, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj witam się z Wami takim oto widokiem moich pięknych storczyków. Kto pamięta, jak przesadzałam storczyki, a dokładnie z tego dużego i tego małego, którego rozszczepiałam? Szczerze, myślałam, że się nie przyjmą, a jednak okazało się, że zobaczcie, jak one pięknie kwitną. To jest storczyk, który dostałam na urodziny od znajomego. No pięknie, po prostu pięknie kwitnie. Już musiałam nawet przyciąć jeden pęd, został mi drugi. A tutaj mam pierwszy w moim życiu storczyk, który cały czas, zobaczcie, jak on pięknie tutaj kwitnie, kilka pędów. No i to maleństwo, które przecież rozszczepiałam, cały czas się trzyma. No i też mi pięknie w tym roku kwitnie. Czekajcie, przesunę, o może tak, ma co prawda jeden pęd, na razie dwa liście, ale jest super. Tutaj oczywiście piękne, grube, zielone liście tego dużego storczyka. Czekajcie, trochę go tak tutaj przykręcę. No, jestem pod wrażeniem, szczerze wam powiem, że jestem pod wrażeniem, jak mi tu pięknie kwitną moje storczyki. O. Oby tak dalej. O Jezu. Oby tak dalej. No muszę się trochę poskarżyć, bo zrobiło się nieco chłodniej. Powiedziałabym temperaturę jak na początek września. Więc dzisiaj zakładam na siebie kurteczkę. Mam pod spodem taki sweterek z krótkim rękawkiem biały z mango, zieloną kurteczkę ze sklepu Candy Tem, spodnie, które są z Zary, pasek Pinko, torba Michael Kors, tenisówki Deichmann. Proszę, tak się dzisiaj prezentuję i jadę ogarniać dzień, muszę załatwić kilka spraw, muszę podjechać do księgowej, muszę pojechać na zakupy, na pocztę, na chwilę skoczyć do rodziców, zawieźć im kilka rzeczy, także mam trochę objazdówki, że tak powiem, ale jestem dzisiaj w bardzo dobrym humorze. No, także życzę Wam miłego oglądania. Pierwsze dwa przystanki ogarnięte, księgowa, rodzice i odebrałam właśnie sukienkę od krawcowej, bo musiałam wymienić w niej suwak. Słuchajcie, ta sukienka ma tyle lat, że nawet nie pytajcie, ona jest z Zary, ale postanowiłam, że zabiorę ją ze sobą do Włoch na wakacje. A ponieważ zniszczył mi się suwak, stwierdziłam, że trzeba to zrobić, no i powiem Wam, że krawcowa pięknie mi tutaj wymieniła, więc lecę dalej. W galerii niedaleko mojego domu otworzył się nowy sklep, słuchajcie, który nazywa się Goody. Więc idę sprawdzić, co tutaj jest takiego ciekawego. Jestem już w domu i pokażę Wam takie szybkie zakupy, które zrobiłam w Hebe, ponieważ pomału już szykuję moją wyjazdową kosmetyczkę, bo za chwilę lecimy do Włoch na trochę, więc muszę ze sobą zabrać kosmetyki, już tak mniej więcej sprawdzam, co mi będzie potrzebne, co i jak, a ja nie lubię zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę, pakowania na ostatnią chwilę, więc w Hebe kupiłam coś takiego, taką torebkę, do której sobie zapakuję moje podróżne rzeczy w torbie, którą będę miała, oczywiście w torebce, którą będę miała ze sobą, czyli w mojej najprawdopodobniej torebce na ziemniaki, torbie na ziemniaki od Furli, a ostatnio miałam taką właśnie kosmetyczkę podróżną, która mi się zniszczyła, więc to będzie idealne rozwiązanie. Kupiłam też maseczkę marki Medihill, którą ze sobą zabieram. Ja w ogóle uwielbiam te maseczki od marki Medihill. Co jeszcze? Kolagenowe maseczka pod oczy, czyli tak naprawdę płatki pod oczy, które zawsze ze sobą zabieram na wyjazdy do Włoch, bo one są właśnie w ten sposób zapakowane, więc zajmują mało miejsca, a fajnie mi się sprawdzają. Mała wersja lakieru do włosów.
Szkoda, że mój Nivean nie ma w takiej wersji, bo chętnie bym go przygarnęła. Nie za bardzo lubię ten lakier, bo zostawia taki pyłek na moich włosach, ale nie chcę brać ze sobą dużego opakowania lakieru, no bo to są dodatkowe, to jest dodatkowe miejsce w walizce, więc wiecie jak to jest. Kupiłam też mały płyn micelarny garnier 3 w 1, bo był w dobrej cenie, więc będzie idealny na ten wyjazd. I małe opakowanie płatków, które będą idealne właśnie z tym płynem. Także tyle jeśli chodzi o moje zakupy. W Goodie, chyba tak się nazywał ten sklep, nie kupiłam nic, ale jest tam masa rzeczy i można tam siedzieć godzinami. Także tak się prezentują moje kosmetyczne dzisiejsze zakupy. No wreszcie, 2 tygodnie czekania i wreszcie przyszło moje zamówienie. Już Wam pokazuję, co kupiłam w Lamania. No, 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 proszę, wielki karton, a tak naprawdę dużo tutaj, no nie ma, już wyciągam. No dobrze, pierwsza rzecz jest to poduszka, która pójdzie na balkon i ogromny, ogromny plus dla marki Lamania, że pakuje poduszki, zobaczcie, w takie właśnie, jakby to nazwać, ochraniacze, takie opakowanie, zobaczcie, z suwakiem tutaj, z rączką, o, taki pokrowiec, bo wiecie co, to jest genialne rozwiązanie, kiedy chcecie przechowywać na przykład poduszki balkonowe w garażu i nie chcecie, żeby się kurzyły, żeby się niszczyły, więc zapakowanie poduszki w coś takiego, właśnie w taki pokrowiec, który będzie ją chronił, to jest wow, wielki plus dla marki. No i dobrze, wyciągnęłam z pokrowca, jest suwaczek, więc będzie można zdjąć poszewkę i ją w razie czego, w razie potrzeby wyprać. Zobacz, pipeta, takie same kolorki jak ty, dokładnie takie jak ty, biało-czarne. Jak położę zaraz na kanapę, na balkon, no to jak kot się położy, to oczywiście co? Nie będzie go widać. A tak na poważnie, bardzo dobra jakość, bardzo fajny materiał, bardzo fajnie wykonany i mięsisty wkład, także poduszka jak najbardziej na plus. No i oczywiście ten do niej pokrowiec. I druga rzecz, która jest właśnie w tym kartonie, więc też już go otwieram i pokazuję Wam, co to takiego. I to jest właśnie druga rzecz, na którą czekałam tak naprawdę 2 tygodnie, czyli zrobienie tego wałka trwało prawie 2 tygodnie z całym zamówieniem, wysyłką i ze wszystkim, ponieważ wałki są właśnie robione na zamówienie. Jak widzicie, był on zapakowany w taką niestety folię, a nie tak jak poduszka, w ten fajny pokrowiec. Natomiast wałek też jest całkiem fajny. No to leci na balkon, czekajcie, jeszcze sobie tutaj obejrzę, a jest suwaczek, więc super, będzie można to wyprać, świetnie, twardy, w sam raz. No, muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. A ja właśnie zabieram się za gotowanie i będę robić dzisiaj leczo. Na początek podsmażam sobie w garnku z cebulką kiełbaskę i zaraz będę dodawać kolejne składniki. Jak widzicie, pokroiłam już sobie cukinię, do kiełbaski dorzuciłam cukinię, fasolkę żółtą, kabaczek, paprykę czerwoną, zalałam wszystko wodą, dodałam 1 kostkę rosołową, odrobinę soli i teraz będę wszystko razem gotować. I gotowe, dorzuciłam jeszcze pomidora, ziemniaki, dużą ilość świeżego koperku, pachnie niesamowicie, gotowe. Będzie na jutro, na obiad. A mnie dzisiaj czeka trochę pracy. To jest najlepszy moment na to, żeby zorganizować ten oto kuferek. Słuchajcie, dostałam kiedyś po evencie od marki Douglas właśnie taki kuferek. Całkiem fajny, powiem Wam, bo dosyć mocno, taki solidnie zrobiony, pakowny. No i leżał. Leżał w garażu, w końcu go przywiozłam, wyczyściłam i zaraz będę przekładać do niego te wszystkie moje klamoty, które tutaj się znajdują. Nawet kupiłam sobie takie pojemniczki na gwoździe, które zaraz będę tutaj chować. Zabieram się do roboty. Czas uzupełnić i wykorzystać właśnie ten kuferek. I gotowe! Teraz przynajmniej jakoś się to prezentuje.
Zobaczcie, wszystkie duże rzeczy mam tutaj, wszystkie narzędzia, taśmy, śrubokręty, trytytki, gwoździe. No i teraz to wygląda pięknie. A co ty robisz dzisiaj na kolację? Kotce. Kotce, proszę bardzo. Spaghetti con le cozze. Spaghetti con le cozze. Saté di cozze, tak? Dobra. Jak długo one będą się tutaj smażyć, że tak powiem? Quanto tempo? Il tempo che si aprono. A, czyli czekamy, aż się otworzą. Przykrywasz je? No i patrzcie, już są gotowe. Chwila, moment. Massimo, wstawię tutaj właśnie spaghetti i mamy saté di cozze. Mule. Come mule. A, no tak, no bo tak, po polsku mule. Vedi? E mo li facciamo saltare un po' qua dentro. Ci mettiamo un po' d'acqua sua, della pasta, un poco. Temu i trzeba saltare dentro. Tak, czyli Massimo powiedział, że teraz przerzucił spaghetti, dodał wody ze spaghetti. A, widzi, che ho tolto le bucce, la maggior parte le ho tolto le bucce. Kotce ze skorupek. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda, pięknie pachnie. I tym akcentem mogę się już z wami pożegnać. Zabieramy się za kolację, za odpoczynek. Może jakieś winko, Massimo, białe. No, idealnie. Do spaghetti, kotce, proste danie, a przepyszne. Także dziękujemy, kochani, i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa! Buziaki, pa!